Siemaneczko, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony ja, Ty Grzybo, i dzisiaj witam was w skrzydlaku w Counter Strike'u 2 oczywiście. Jesteśmy sobie na mapie Inferno, no i co, no taki kurcz się od dawna, tutaj dawno nie było. Za każdym razem chyba mówię, jak jest zwykły skrzydowiec na kanale, to mówię, że nie było dawno. Ale też dawno mnie w sumie nie było na kanale, jakoś tak się to stanęło. Kurde. Dobra moi drodzy, powróciłem. I tak, co mówię, dawno nie grałem, aczkolwiek nie wiem kiedy to było, no ciężko mi to powiedzieć. 3 tygodnie temu, że no nie wiem. Czekajcie, ile mam godzin. A, w 2 ostatnie tygodnie, nawet nie mam pokazane. W każdym razie zrobiłem sobie trochę gaming night, tam pograłem z 3 turnieje może. Fajnie było ogólnie, ale... ale tylko tak na chwilę, nie? W sensie jakoś tak już... No już to nie jest to, co kiedyś, nie? Wiadomo. Już tak nawet czasu nie ma, znaczy może czas by się znalazł, ale też są trochę inne, ważniejsze rzeczy, żeby coś tam porobić, żeby sobie pograć tutaj partyjkę w CS-ie, jak jeszcze włączy, to już wiecie, nie, 1 meczyk, 2, nie idzie, jest kaplica, nie? Tak jak w tym momencie, ja mam chociaż 1 killa, mam golda 4 tutaj w ogóle, co mnie zastanawia, bardzo ciekawe to jest. I co bym chciał powiedzieć jeszcze? Że może kiedyś... Kiedyś by trzeba było wbić, nie? Tego kurczę globala wbić. Jakiś, nie wiem, miesiąc się zamknąć w bunkrze, człowieku. I grindować. Codziennie 10 godzin co najmniej w CS-ie. Resztę poświęca na trening. W CS-ie oczywiście. Żaden inny nie wchodzi w grę. Ale człowieku, jakie wtedy oszczędności by były. Na paliwo by nic nie poszło. No, pewnie na skrzyneczki by się jakieś głupie otwierało. Znaczy głupie, bardzo to jest mądro zainwestowane pieniądze, nie? Ale wiecie o co chodzi. Dobra, na razie to już mój tutaj portfolio się powiększa z killami. Idzie całkiem dobrze. Czyż kurczę, ostatnio na kanale taka zawiecha jest. Szczerze nie mam pojęcia, czym jest to spowodowane. Trochę... nie chciałbym powiedzieć wypalenie, bo jak to brzmi, nie? Ale... bardziej może brakiem pomysłów, jeśli chodzi o CS-a. A tak lifestyle'owo trochę można powiedzieć, no to wiadomo, ZCW nadal trzeba skończyć. Autko też wam muszę pokazać, jedno nowe jest, także no, niedługo wleci na kanał. I co? No i ogólnie tak coś by się podagrywało, właśnie takie wiecie, bardziej rzeczy... To jest coś innego chyba niż ten CS po prostu, nie? Bo już... wiadomo, dobrze mi się to nagrywa w ogóle, lubię. Ale no... chyba, że jakiś nowy kontent... Uuu, chyba, że jakiś nowy kontencik CS-ka. Jest pewien plan, 1 na pewno, w sumie 2. O ty chamie. Jeszcze nie spodziewałem ciebie tutaj, ale dobra, 2 kile, pięknie znajdzika jeszcze. Ja pierdzielę, mam 5 kilów już. No, tylko muszę to zmontować, bo jeden odcinek jest nagrany, to już dawno, ale... tam jest chyba z godzina materiału, jak nie lepiej. I to by było, to by nie był problem, nie? Gdyby nie to, że też trzeba tak zmontować w miarę... posegregować kolejnościowo ten odcinek. Ale no... dentka jest ostatnia masakra. Ale będzie dobrze, moi drodzy. Chociaż już tak mówię za każdym razem, ale... ale no... no kurczę, bo... Camping boiler like a fucking rat. Maybe gonna... Ajajaj! Nie, bo się ruszyłem. Szczeliłem, a to tak nie można robić. Takie rzeczy. Mam awupkę, czy kupiła awupkę? Proszę cię, kochany. Awupa, no jak cię dawno widziałem. Ostatnio chyba na live wam mówiłem, albo nie? Gdzieś tam mówiłem. Że nawet myślałem ostatnio, czy nie sprzedać skinów Oriona chociażby, bo kupiłem go za 120 jakoś zł. 100 może? A teraz 250, więc może jakbym za 200 sprzedał. To jest proficik, ale też... trochę mi szkoda go, bo w sumie tak spoko sobie go trzymać w punku, ale z drugiej strony to... taki wiecie, niewykorzystany pieniądz, nie? Można by to było wsadzić do Jariski, czy tam do... drugiego tutaj bolidu mojego. O! To muszę mieć... refleks byka. No dawaj! Aż wstrzymam oddech. Zaraz purpurowy zrobię. Idzie coś mi tutaj z prawej, na blisko. Niedobrze, niedobrze. Nie podoba mi się ten pomysł. Jak mi to wyjdzie, to ja nie zdążę zareagować. Wspaniale! No way. Ej, szczerze? Nie wierzyłem, że to się uda, nie? A tu jeszcze najdzikiem, proszę bardzo. Bardzo dobra robota. Jasny gwint tej. Teraz to sobie normalnie. No! Człowieku, dropnąć ci? Nie. Jak mam ci dropnąć, jak ty masz... Ja mam 3000, ty masz 7. 10 tysięcy, człowieku. On teraz wychyli z kołachem na mnie. Bani mi taką zasadzi. Ale będę szybszy. Ekipa... Ła, nos mnie swędzi. Uj. Nie dam rady. A co się stanie, jak się nie będę... Jak mnie coś swędzi, a się nie potrapię? Przekonajmy się. Eksperyment społeczny na kanale GTG. Zaraz się przekonamy. Zaraz jeszcze... Na szyi coś zaczęło. Ej, oła. Ciekawe w sumie, nie? Czy to minie? Może mi się jakieś receptory swędzenia zepsują i już nigdy nie będę... He? Nie będę się musiał już nigdy drapać tam. Ciekawe. Ej, teraz tu nad okiem, nad brwią przechodzi wszystko. O człowieku. Tak jak, nie wiem co, czy zauważyliście, ale... gram sobie. Pykam sobie na lewej rączce, w końcu dodali taką opcję, ale to już dawno nagrywałem poradnik, jak to zrobić, także jeszcze nie widzieliście, jakimś cudem oczywiście, to tutaj, o, gdzieś tutaj właśnie wam pokażę właśnie film, jak sobie to zrobić, bo teraz nie trzeba wpisywać komendy, ani tam, no komendy wpisywać, ani też bindować, żeby sobie switchować z lewej na prawo, także w sumie spoko, a teraz wezmę sobie, bo to... Tu Graveyard. Dobry teamwork, nie? Dobra, bo ten goleżka tam Nazam 1, Nazam 1 albo Nazami. Albo Naz... On nic z tym nie robi. To dobrze. Przecież no dobrze, bardzo dobrze, bo przynajmniej mamy tutaj większe szanse. I też się cieszę, że ja w moim zespole tutaj nie gram takiej właśnie roli, takiego Nazamiego. No teraz trochę zagrałem buraka, nie? Ale to nieważne, raz nie szkodzi. Dobra, bo kieruję tutaj, moi drodzy. Hełm masaż, kupię kask kuloodporny. I lecymy dur. Ma bombę, ma. Bomba klap. Teraz zrobimy taką taktykę. Chłop w szoku, że mnie nie ma, ja też, ale... Ej, w ogóle ten kałach, nie? Nie pamiętam, on chyba z jakiegoś randomowego fest tego poleciał. I trade-upa kontraktu. On 4 dychy, to kosztuje. Side. Yeah! Nawet nie kupiłem tej przepustki Visa, co tego majoru był teraz PGL Kopenhaga, czy co to tam było. Lecz to nie wierzę, ale Jezu Maria, jakby wulkan mi się przydał, kałaszek wulkan, nie? Bo odwet akwamaryn też jest w miarę spoko. Człowiek, jak teraz taktyka? Ja na kozaka lecę. Nieważne. To był dementor. No way. Dobra, pakę zostawię dla niepoznaki. On mnie zabije. Ale jestem szybki, człowieku. Pyk. Dobra, to jest ten kozak został, nie? Kozak. Powiedzmy, że kozak. Only camping on site. No i pięknie, banieczka tutaj, co mogę powiedzieć, nie? Dziękuję wam za oglądanie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się tutaj bardzo przyjemnie oglądało, że tęskniliście chociaż trochę, że tutaj ktoś dotrwał do końca. Co, widzimy się już w kolejnym odcinku, gdzie jest kałach? No, proszę bardzo. Droga do globala nadal stoi przed nami otworem i trzymajcie się, moi, cieplutko, bardzo cieplutko, nieważne, ale do zobaczenia, do usłyszenia, narka!